Bonjour, ça va, moi drodzy, prosto z Wrocławia, dobre wieści. Magdalena wygrywa turniej w Hua Hin i to jest jej drugi tytuł tej rangi. Zaskakujące było to, że w finale grała z laską, która była 283 na liście rankingowej, więc dosyć zaskakująca przeciwniczka jak na finał. Nie ma co ukrywać, że po prostu daleko w rankingu, ale no, jakoś się w tym finale musiała znaleźć. Ktoś ten turniej wygrać musiał i brawo dla Magdy, że okazała się najlepsza i najsolidniejsza na tajlandzkiej ziemi. Polacy dzielnie walczyli dzisiaj w eliminacjach na turniejach ITF-owskich. Najciekawszy mecz dnia, czyli Paula Kania przegrywa z Kasią Peter 10-5 w superze. W pierwszym rundzie limek 60 w Egipcie i jeśli chodzi o dalsze wyniki, no to Mikuła przechodzi do drugiej rundy eliminacji i Jan Wójcik pokonuje z koniecznego Michała. Wojtek Marek awansował na 25 w Anglii. Janek Zieliński awansował. No więc tak, dobre wiadomości, ale też i słabsze, bo Raju odpadł. Domino Nazario odpadł w limkach na 15. W Heraklonie coś tam ten Heraklon nie leży tym naszym zawodnikom. Na dzisiaj, moi drodzy, to wszystko. Bang!